Mamy oficjalne stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego odnośnie startu w eurowyborach razem z Koalicją Europejską. Jak pan odniesie się do tego, że jednak nie wszystkim członkom, a także zwolennikom PSL-u się taka deklaracja spodobała? Mieliśmy tutaj głośne wystąpienie z PSL-u wieloletniego członka, lidera zespołu Bayer-Full Sławomira Świeżyńskiego. No jak się pan do tego odniesie? PSL jest partią demokratyczną. Jeśli w demokratycznym głosowaniu przedstawiciele Rady Naczelnej wybierani spośród członków PSL-u w całej Polsce na poziomie gminnym, powiatowym decydują o przystąpieniu do koalicji, to taką decyzję demokratyczną należy uszanować. Jeśli mam się odnosić akurat do tego szumnego wystąpienia, to przypomina ono trochę turnę po wszystkich mediach i w mojej ocenie jest raczej próbą zwrócenia na siebie uwagi, aniżeli prezentowania jakichkolwiek tutaj tez programowych i wartości. Myślę, że to już od dawna akurat tego pana w PSL-u nie było. Wystarczy spojrzeć na to z chociażby strony takiej, że w ubiegłym roku w czasie kampanii wyborczej grał do kotleta na konwencji PiS-u na Podlasiu, więc no, to jest jego wybór. Jeśli zdecydował, że występuje, trudno, jego sprawa. Natomiast myślę, że też Polacy odpowiednio ocenią takie zachowanie, jakie dzisiaj prezentuje, bo ten atak na swoją partię, z którą, jak twierdzi, był związany przez tyle lat, mam wrażenie, może mieć drugie dno. Być może chodzi tutaj o to, żeby przypodobać się PiS-owi i otrzymywać więcej kontraktów w TVP. No, widzimy, jak świetnie pan Kurski promuje konkurenta pana Świeżyńskiego, Zenka Martyniuka. Może pozazdrościł koledze i chce iść tą samą drogą.